Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam tu książeczkę prosto z druku 447, te znane Państwu cyfry, bo przecież potraficie, jak chcecie, skleić te Wasze kolejne ustawy antykryzysowe z niczego. Kleicie je z czasami nawet dziesiątków różnych ustaw, które zmieniacie jedną ustawą procedowaną z nagła, jak chcecie to i w ciągu paru godzin. Dlaczego zatem, to pytanie, nie znajduje się miejsce w waszych kolejnych projektach antykryzysowych pod pretekstem walki z mniemaną pandemią tutaj procedowanych? Dlaczego nie znajduje się miejsce na tak istotne projekty jak Stop 447, Stop aborcji eugenicznej, Stop pedofilii i inne projekty społeczne, które leżą tu w zamrażarce sejmowej? Czemu by tak przy okazji nie procedować i tych projektów? O, wspomnę i niszczeniu tradycji myśliwskiej w polskich rodzinach. Bardzo, panie pośle, jest projekt ustawowy, który mógłby to zmienić. Pan poseł Arkadiusz Marchewka, pani marszałek, Dziękuję bardzo. Pan poseł, tak, oczywiście, panie pośle.